Szpitale w Trzciance i Czarnkowie już od kilku miesięcy są bez dyrektorów. W Czarnkowie Jacek Petryka złożył rezygnację. Natomiast Wacław Bala ze szpitala w Trzciance został odwołany. Teraz tym szpitalem zarządza jego były zastępca. Szmajda niech zostanie dyrektorem oddziału tu w Trzciance. Dlaczego? Bo jest w porządku, jest młody, jest ambitny i szybko decyduje o wszystkim. Tak jak był Parchimowicz, tak było dobrze, nie? A w tej chwili, no nie wiem, tam kombinujemy. Nie wiadomo, czy nie mam pojęcia, który może być tu dyrektorem. Wolałbym jednak, żeby wrócił stary dyrektor. Czy tak się stanie? Nie wiadomo. Właśnie zarząd powiatu powołał komisję konkursową, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie obu konkursów. Poprzeczka będzie postawiona wysoko. Dyrektor, który ma wizję funkcjonowania szpitala w nowej rzeczywistości, który ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobem ludzkim, a z drugiej strony ma wiedzę ekonomiczną. Dobry fachowiec, wykształcenie medyczne i wszystkie atuty tak potrzebne dla sprawowania właśnie tej funkcji. A obie placówki zmagają się z problemami, w tym także finansowymi. Z tymi problemami zmagać się będą nie tylko nowi dyrektorzy obu szpitali, ale także zarząd powiatu i być może lokalni przedsiębiorcy. Starosta czarnkowsko-trzcianecki namawia ich bowiem do założenia fundacji na rzecz obu lecznic. Potrzeby są duże. Karetka jest taką potrzebą najpilniejszą i najszybciej oczekiwaną. Nasze samochody, nasze karetki transportu sanitarnego mają już 10 lat. Mamy kontrakt na karetkę typu S, więc najpilniejszą potrzebą jest wymiana tego samochodu i to jest zakup najbliższej przyszłości planowany. A to nie jest jedyna potrzeba w szpitalu. Czarnkowski Szpital jest jedyną w regionie placówką, która nie posiada tomografu komputerowego. Jego zakup też mógłby być finansowany przez fundację, jeśli taka powstanie. Na fundację liczy też szpital powiatowy w Trzciance. Ja myślę, że taka fundacja, która jest założeniem pana starosty, jest potrzebna. Na pewno wpłynie na rozwój naszego szpitala. Duże zawsze są potrzeby, jeżeli chodzi o zakup sprzętu i spowodowanie, że szpital będzie mógł świadczyć usługi na jeszcze wyższym poziomie. Mirosław Szymajda zapowiedział także, że przystąpi do konkursu na dyrektora szpitala powiatowego w Trzciance. Konkurs może zostać ogłoszony w ciągu najbliższych miesięcy.